Witajcie! W poprzedniej części filmiku pokazywałam Wam, jak zrobić takie proste kapcie balerynki. Mieliśmy zrobić drugą część naszego wzoru. Pierwszy to był ten kawałek. Mieliśmy zrobić drugą część naszego wzoru tak, aby powstał prostokąt, tak około 2 cm krótszy niż liczy nasza stopa. I właśnie mam taki prostokąt. Moja stopa liczy 25 cm. Mam zrobione 23 cm mojego prostokąta. Ten ostatni odcinek, pamiętacie, robiliśmy ściągaczem 1 na 1. I teraz ważna sprawa. Dobrze by było, żebyście byli na prawej stronie naszej robótki, czyli tu, gdzie mamy te dwa ozdobne łańcuszki. Jeżeli nie, jeżeli jesteście na tej stronie, to przeróbcie po prostu jeszcze jeden rząd. Jesteśmy na tej naszej prawej stronie robótki i co robimy teraz? Teraz będziemy zmniejszać i zakańczać nasze kapciuszki. Pierwsze oczko, zobaczcie, włóczkę mam na razie z przodu, zdejmuję na drut prawy i włóczkę w ten sposób daję do tyłu i oczko z powrotem przeciągam na drut prawy. Teraz będę robić po dwa oczka razem. Wbijam się w dwa oczka i przerabiam je razem. Ach, myślałam, że zielony powinny być kawałek włóczki. I przerabiam dwa razem. I tak, wbijając się w prawe i lewe, w prawe i lewe, będę przerabiała po dwa oczka razem. Do końca tego rzędu. W ten sposób zmniejszymy sobie liczbę oczek i ładniej nam się zamkną te nasze kapciuszki. Każde prawe oczko przerabiamy razem z oczkiem lewym. Po prostu wkładamy drut w dwa oczka naraz i przerabiamy je razem. Tak robimy przez cały rządek naszych kapciuszków. Zaraz Wam pokażę, co robimy dalej. To też nie będzie skomplikowane. Myślę, że sobie z tym poradzicie. Tak jak mówiłam, cały ten rząd, zobaczcie, bierzemy oczko prawe z oczkiem lewym naraz na drut, przebijamy się przez te oba oczka i przerabiamy je razem, tak przez cały nasz rządek. Dojdziemy do oczka brzegowego. Ja tego oczka nie będę już przerabiać, tylko przełożę je na prawy drut. Zmniejszyliśmy liczbę oczek i wygląda to tak. Teraz utnę sobie, tak myślę, z 30 cm z naszej włóczki i będziemy zakańczać nasze kapcie. Włóczkę mam już uciętą. Teraz będzie ten trudniejszy moment, bo muszę ją nawlec na igłę. Tutaj mam igłę dziewiarską, taką już trochę moją wysłużoną. Nie jest to ta moja ulubiona, bo nie ma bardzo dużego oczka, ale powinnam sobie poradzić. I zaraz Wam pokażę, co robimy dalej. Niestety na odległość jest mi ciężko, dlatego muszę mieć igłę bliżej siebie. Igła jest nawleczona.
co robimy. Teraz odwracam na lewą stronę nasze kapciuszki. Igłę mam nawleczoną i po kolei będę, tak jak wcześniej robię na drutach, każde oczko wbijać na tą igłę. Zobaczcie, tylko muszę to zrobić od tej strony. I wbijam pierwsze oczko, drugie, trzecie i znowu kolejne i kolejne i kolejne. I tak po kolei każde oczko musi nam zejść z drutu. Trzeba po prostu je złapać na tą naszą nitkę. Zobaczcie. To też oczywiście nie jest skomplikowane. Nie mam już drutów. Wszystkie nasze oczka w tej chwili są na nitce z nawleczoną igłą. Co robię? Ściągam ciasno tą naszą robótkę. Staram się jak najciaśniej. Przebije się tutaj, zaraz za naszym, to widać takie oczka, zaraz za tym naszym pierwszym oczkiem. O, mogę wzmocnić jeszcze raz. Mocno to ściągam. I teraz będziemy zszywać nasze kapciuszki. Zobaczcie, tutaj mamy te oczka brzegowe, nasz łańcuszek. Z jednej i z drugiej strony. Będę się wbijać. Teraz jestem włóczką z tej strony. Zobaczcie. Na dole. Będę się wbijać. Tutaj w oczko. I będę wychodzić drugim. Oczywiście wy zszyć możecie tak, jak wam jest wygodnie. Ten sposób wcale nie jest obowiązkowy. Wbijam się w jedno oczko, a wychodzę drugim. I tu znowu. Tu mi wychodziła z tego niteczka, wbijam się w nie znowu i wychodzę kolejnym. Z tego mi wychodziła nitka, wbijam się w nie, a wychodzę kolejnym. I w ten sposób zszywam nasze kapciuszki. Oczywiście sposób zszycia jest też dowolny. Można to zrobić naprawdę tak, jak wam tylko wygodnie. Albo jaki efekt chcecie uzyskać. Tak jak mówiłam, wbijam się w oczko i wychodzę drugim. Staram się też nie przebić włóczek, tylko pomiędzy tymi włóczkami manewrować. Tu mi wychodziła niteczka, więc wbijam się jeszcze raz w to oczko i wychodzę drugim. I w ten sposób zszyję część naszych kapci. Nie będę zszywać do końca. Zaraz wam powiem dlaczego. Zszyję mniej więcej tak centymetr dalej niż mam tutaj nasz ściągacz. Mam nadzieję, że hałasy, które mam za oknem, nie przeszkadzają wam za bardzo, ale spadł u nas bardzo piękny śnieg i sąsiedzi korzystają. O, zobaczcie, tu utworzyło mi się
kolejne prawe oczko. Dlatego tym sposobem chciałam zszywać kapciuszki. Widzicie? To jest mój szef. Na razie tą włóczkę wyciągnę. Zaraz Wam powiem dlaczego. Teraz zszyjemy piętę naszych kapci. Tutaj też mam włóczkę. To jest włóczka, którą nabierałam oczka. Jeżeli Wam został zbyt krótki kawałek, to też się nic nie dzieje, bo też można po prostu nabrać świeżą włóczkę. A tą sobie jakoś zaszyjecie. Muszę znowu nawlec igłę, co jest tym trudniejszym momentem, bo mam aż trzy włóczki. I muszę to zrobić bliżej siebie, bo tak na odległość nie dam rady. Igła jest nawleczona. Zobaczcie, znowu nawlekłam wszystkie trzy nasze włóczki. I teraz, jak będę to zszywać? Złożę to po prostu na pół. I będę zszywać. Sposób też jest oczywiście dowolny. Można zrobić to ściegiem krytym. To jest ten ścieg, który robiliśmy przed chwilą z przodu. Tutaj nie będzie tego takiego ozdobnego łańcuszka. Można to zszyć nawet na tak zwaną okrętkę. Też nie będzie źle wyglądać. Zszyjcie po prostu tak, jak potraficie, jak Wam jest wygodnie. Trzeba starać się, żeby nasz, zobaczcie, ten łańcuszek zgrywał się z tym łańcuszkiem. To jest zawsze ten moment taki najdłuższy, ale robię to na żywo, więc to też chwilę trwa. O, i dochodzimy do momentu, gdzie będą nam się stykać nasze dwa łańcuszki. Dobrze by było, żeby one właśnie wyszły tutaj koło siebie. O. Wychodzę przed łańcuszkiem. I tutaj akurat też wyjdę przed łańcuszkiem. Także można powiedzieć, że mimo tego, że mówię tu cały czas do Was, to wyszło mi to w miarę równo. O, widzicie? I dalej jadę tym szwem na prosto. Dlaczego zostawiłam tam włóczkę niezakończoną? Jak tylko zszyję ten element, zaraz Wam wytłumaczę. Trochę mam mało miejsca tutaj, bo mam lampę. Ale tak jak mówiłam, to jak zszyjecie, to już jest naprawdę dowolne. O. Już prawie mam zszyte całe moje kapciuszki. Jeszcze tu zszyję z tej strony, złapię. O. Odwrócę je na stronę lewą i teraz na spokojnie trzeba wykończyć
tą niteczkę po lewej stronie. Jak to zrobić? Można zrobić najpierw taką zwykłą pętelkę, jak robimy szyjąc coś. O, zaciągnąć mocno i ładnie oczko po oczku ukryć sobie nadmiar naszej włóczki. Tak plątując je ładnie tutaj w oczko po oczku. O, ja też nie będę całość, a Wy sobie zrobicie to powolutku. Dlaczego ja zostawiłam tutaj taki kawałek? Bo to wszystko zależy, jak głębokie chcecie mieć Wasze kapciuszki. Czy chcecie, żeby one tak dosyć ciasno oplatały stopę? Możecie zaszyć więcej. Zostawić tylko otwór na to, żeby stopa się zmieściła. Jeżeli chcecie, żeby były płytsze, takie, to można zszyć tak jak u mnie, no może jeszcze z centymetr i też zakończyć tą nitkę, żeby wyglądała estetycznie. I zobaczcie. Oczywiście, jeżeli się kapciuszka założy na stopę, będzie on wyglądał zupełnie inaczej, ale mamy praktycznie zrobionego naszego kapcia. Tutaj można doszyć jakiś ładny, ozdobny pompon, czy jakąś aplikację zrobioną na szydełku, kilka ozdobnych guziczków na przykład, a mogą zostać tak, jak wyglądają. Drugiego kapcia robicie tak samo. W tych kapciuszkach nie ma, że jeden jest prawy, drugi lewy. One dopasowują się do stopy, tak jak nasze skarpetki popularnie zwane stopki. No i to wszystko. Kapeć jest gotowy.